Siemanko, z tej strony Kamy, witam Was w kolejnym, 15 już odcinku Paczki Chema, taka sytuacja, jesteśmy w otwieraniu paczek, dlaczego otwieramy jedną paczkę? Jeżeli oglądacie poprzedni odcinek, oglądaliście, to wiecie, że zabrakło mi końców, więc postanowiłem, że teraz otworzę na początku tego odcinka i mamy Sequeirę w środku, więc nic ciekawego do tego baka, baka, którego mamy już w klubie, ale Moratę uważam za lepszego gracza, jeżeli chodzi o Fifę, no i co? Mamy pierwszy team przeciwko mojemu i jest to cały skład AC Milanu. Nie wiem dlaczego ludzie grając w Ultimate Team postanawiają budować swój skład taki prawdziwy, no ale powiem Wam, że często przeciwko takim teamom gra się naprawdę ciężko, czyli na przykład nie wiem cały skład City, cały skład Realu, cały skład tak jak tutaj mamy Milanu. No i niestety Kaka wyprowadza na prowadzenie nasz, naszego przeciwnika, no ale w 63 minucie Elis Eliseu dostaje piłkę. Eliseu ma potężne uderzenie z lewej nogi, no i umieszcza piłkę w siatce w 64. Minucie. Mamy 1 do 1. 73. Minuta. Znowu Eliseu, tym razem z Griezmannem, tutaj się zgrywają. Podanie do środka do Adriana. Adrian znajduje Moratę. Morata biegnie, strzela z lewej nogi, niestety, a Biatti broni. Ale do tego dochodzi jeszcze Adrian, który dobija piłkę z voleja I mamy 2 do 1. Mały wynik, no ale wiadomo, że 3 punkty są najważniejsze. Brakuje nam po tym spotkaniu jeszcze trzech, aby wygrać ligę numer 5. No i co, pierwsza paczka na dzisiaj w sumie taka legalna po wygraniu meczu, a nie przed wszystkim, no i w środku nie ma nic ciekawego, tamo chyba najlepszy traf w tej paczce, no ale to też do niczego mi się nie przyda, bo jak wiemy, przecież mam teraz skład cały z ligi e, hiszpańskiej i na tym się głównie skupiam, oczywiście z innych lig też by dało się coś zrobić, ale o wiele gorszego, tym bardziej, że najlepszym graczem, jakiego trafiłem jest Modric, e, który jest w tym składzie, Spurs Liberec, tak nazywa się nasz przeciwnik i ma naprawdę bardzo dobre 4-3 3 z BPL. No i co, 23 minuta. Carvajal na skrzydle. Przypominam, że to jest Inform Carvajal. No i to on rozpoczyna naszą akcję, w którym po podanie do Veli. Wela schodzi do środka, robi ładny trik, strzela z lewej nogi. No i w tym momencie jest 1 do 0. 43 minuta. W tym momencie Kumpel zadzwonił do mnie, że jest na dole i musiałem mu znieść płytkę. No ale próbowałem strzelić tego gola jak najszybciej, po prostu zostawić w pauzę, zbiec i może wrócić, żeby mi się udało w tak szybki czas, no i w 45. minucie strzelam bramkę. W tym momencie po prostu e, puściłem pada. Jak widzicie, nic nie klikam. Mi w tym momencie nie było przed kąpem. Miałem nadzieję, że zdążę w te 40 sekund, które tutaj było, wrócić. E, no jak zaraz się okaże, jak widzicie, w ogóle statystyki, możecie sobie tego spotkania obejrzeć. E, nie, nie wróciłem. No i przeciwnik rozpoczynał akcję. Przeciwnik e, miał. Sporo czasu, żeby strzelić, kiedy ja nie miałem pada w ręce. No i jak widać, tutaj spore zamieszanie. Ja dalej mam piłkę, no ale udało mu się bardzo ciężko zdobyć taką bramkę. I mamy jeden do dwóch. No, cieszył się po tej bramce. No, fajnie, tylko że ja nie grałem. Tutaj już w tym momencie, w 60. minucie, grałem jak najbardziej. No i e, Jokol na skrzydle, no i w środku ma kogoś do podania. Tutaj jest Negredo. Negredo potrafił uderzyć z główki. No i strzela na 2 do 2. 66. minuta. Ja wiedziałem, że z tym przeciwnikiem wygram tak czy siak, ale niestety wszystko, co strzelał, wpadało. I byłem troszeczkę załamany po tym golu na 3 do 2. No, ale nie, mamy, nie łamiemy się. 69. minuta. Bardzo tutaj udanie w Zabieramy piłkę. Adrian ma piłkę. No i pięknie tutaj znalazł Grizmana. Grizman ma piłkę. Lekki strzał, niski, płaski przy słupku i mamy 3 do 3. Zabieramy piłkę. Mamy kolejną akcję w 76 minucie, Znowu Grizman na skrzydle. Grizman fake shot, schodzi do środka. Robi tutaj spore zamieszanie. Modris jeszcze przejmuje piłkę. Podanie do Grizmana. Grizman strzela. No i mamy 4 do 3. Prowadzenie. Wiedziałem, że to tak się skończy. Ale ale mamy 79. minuta przeciwnik przejmuje piłkę, podanie tutaj do Williana, William. Willian przebija się, no i niestety, między obrońcą, między bramkarzem, piłka wpada pod nogi Negredo, jest 4 do 4, miałem 10 minut, wiedziałem, że dam radę jeszcze to strzelić, 82. minuta, Adrian przejmuje piłkę, on myślał, że ja będę tu podawał, a ja sobie schodzę do środka, strzelam płasko, przy słupku, bramkarz, mimo, że wyciągnął się jak struna, nie miał szans tego obronić, jest 5 do 4, 84. minuta, Eliseu przejmuje piłkę, Aliceu, bardzo spokojnie, tutaj do Wiktora Pereza. Ten wypuszcza Griezmana, Griezman jest sam. Przeciwnik wybiega z bramki, a my lobem idealnie pod poprzeczką pakujemy tą piłkę, no i mamy 6 do 4. To jeszcze nie był koniec emocji w tym spotkaniu. 88 minuta i faulujemy niestety przeciwnika w polu karnym, ale ładnie to bronimy. No i na szczęście spotkanie skończyło się wynikiem 6 do 4. Spore zamieszanie przez to, że musiałem opuścić na chwilę mecz, ale. W końcu wygrałem to, miałem dwa razy więcej celnych strzałów, no i to pozwoliło mi wygrać to spotkanie. Pierwsza paczka jest oczywiście za wygranie spotkania, i w niej mamy Ander Herrera, który na pewno przyda mi się za. E, kogoś mamy jako środkowy pomocnik e, oprócz Modricza, jeszcze na pewno tam go zamienię, ale jeszcze dwie paczki oczywiście za to, że awansowałem e, z, no, z mistrzostwem, tak? Czyli dwie paczki złote u, ulepszone. W pierwszej nie było totalnie nic. Sprawdźmy, czy może coś w drugiej będzie ciekawego. No piłka się kręci, liczymy na coś dobrego, ale niestety Pajet to jest najlepsza karta. Dawno nic świecącego takiego dobrego naprawdę nie trafiłem w paczki. Chyba taka sytuacja, a wielka, wielka szkoda. No i co, mamy ostatnie spotkanie na dzisiaj. Zobaczmy skład przeciwnika, 85 ocena. No i naprawdę ma niezły skład, zobaczcie w każdym... Ech, tylko ten e, e, Di Maria mi nie pasuje na lewej pomocy, no ale e, jakoś tak sobie wymyślił, no i w 24 minucie on wyprowadza akcję, Podaje do Gomezja i Mario Gomez strzela z lewej nogi w 25 minucie i niestety zaczynamy, przegrywa, przegrywając to spotkanie e, 39, 40 minuta, Morata strzela z główki na raz później z nogi próbuje, piłka jeszcze się podbija no ale oczywiście FIFA bullshit, no i musiało to się tak skończyć golem i mamy 1 do 1, 65 minuta, Adrian dostaje piłkę, próbowałem podawać do Griezmana niestety nie wyszło, ale jeszcze przejmuje tu je Karwa Carvajal. Carvajal podaje do Moraty, Morata ma piłkę Morata strzela i Morata zamienia to na bramkę na bramkę na 2 do 1 no i wiedziałem, że nie mogę odpuścić już tego spotkania 75 minuta, Adrian przejmuje piłkę Adrian szuka komu by tu podać i tam widział Vela, bardzo szeroko ustawiony Vela, ale Vela schodzi do środka strzela z lewej nogi, mocno celnie, precyzyjnie i mamy 3 do 1, 81 minuta Znowu przejmuje piłkę, tym razem Adrian przy piłce. Adrian wypuszcza Moratę. Morata strzela z lewej nogi, no i wygrywamy 4 do 1. Nic złego tutaj nie mogło mi się już stać, oprócz tego, że mogłem jeszcze jedną bramkę stracić. Tak się też dzieje w 90. minucie, kiedy to Isko ma piłkę, Isko dośrodkowuje, a tutaj jest Vidal, Vidal który zamienia tą główkę na bramkę. No ale wygrywamy 4 do 2, 3 wygrane w dzisiejszym odcinku, w poprzednim też były trzy wygrane. Forma bardzo wysoka, a to dobrze, bo zbliżają się Mistrzostwa Polski w Ultimate Team. Team, na, na które chyba się wybiorę, znaczy wybiorę, w których wezmę udział po prostu, jeszcze pokażę Wam jaki skład buduję na te Mistrzostwa Polski i tak dalej, no i otworzyliśmy paczkę w paczce nic nie było, a tutaj macie statystyki zawodników, o które prosiliście, sprawdźcie sobie, który ile bramek strzeli w wielu meczach a ja się już z Wami żegnam, trzymajcie się do usłyszenia, do kolejnego odcinka, nie zapomnijcie o łapce, na razie